Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu naszego zespołu w Europejskim Centrum Solidarności. To szczególna data, to przeddzień narodzin, czy właściwie oficjalnego ogłoszenia Komitetu Obrony Robotników. Bardzo się cieszę, że są wśród nas bohaterzy tamtych lat. Z zespołem Europejskiego Centrum Solidarności, to mogę powiedzieć, czujemy wielką wdzięczność, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie. I bez patosu powiem, chcielibyśmy też Państwu bardzo serdecznie, jako nieco młodsza generacja, ale zespół jest na szczęście złożony z kilku generacji, ale chcielibyśmy Państwu też bardzo serdecznie podziękować za to, co stworzyliście, co zrobiliście. Będziemy, to podkreślimy dzisiaj, rozmawiali o czasach, kiedy nie tylko narodziła się nowa forma opozycji antykomunistycznej, ale można powiedzieć, kiedy państwo, generacja państwa starała się też na nowo określić fundamenty kultury demokratycznej Polski i Europy Środkowej. Za Państwa odwagę, dalekowzroczność chciałbym Państwu i chcielibyśmy Państwu bardzo serdecznie podziękować. Patrzę się trochę w lewą i w prawą stronę, bo dzisiaj wybraliśmy pewną nietypową formę. Mamy tylko dwie godziny, trochę więcej niż dwie godziny, a będą to dwie rundy spotkań ze świadkami, z uczestnikami tamtych wydarzeń. Pierwsza runda będzie skupiona na korze, druga runda pokaże bogactwo opozycji przedsierpniowej. I myślę, że w dobrej tradycji, w dobrej kulturze Europejskiego Centrum Solidarności będziemy wracali do tamtych wydarzeń, będziemy za Państwa pomocą też na nowo interpretowali tamte wydarzenia, ale oczywiście interesuje nas też Państwa spojrzenie na 40 lat rozwoju kultury demokratycznej w Polsce, w Europie. Dyskusje, rozmowy poprowadzi dr Konrad Knoch. Jemu i jego współpracownikom bardzo serdecznie dziękuję też za przygotowanie tego dzisiejszego spotkania. Konradzie, poprowadzisz te dwie rundy. Życzę nam wyjątkowego, niezapomnianego wieczoru. Dziękuję Państwu. Proszę Państwa, zanim zaczniemy rozmawiać i zanim też przedstawię naszych gości, pan marszałek Bogdan Borusewicz chciał pokazać i opowiedzieć kilka słów o zdjęciach z 76 roku. Pan marszałek musi nas niestety wcześniej opuścić, stąd ta zmiana planu i przekazuję panu marszałkowi. A, tak? Dobra, dobra. No ja siadłem tak przodem do zdjęć, żeby je przypomnieć. Nie wszystkie te zdjęcia widziałem. To są autentyczne zdjęcia robione w czasie demonstracji w Radomiu w czerwcu. Ja je otrzymałem od Dariusza Kilińskiego, oficera marynarza, oficera w Polskim Ratownictwie Okrętowym, którego poznałem w 1978 roku. I w pewnym momencie mi powiedział, że ma kolegę, który robił zdjęcia. I ma dwa filmy zrobione w Radomiu. Przekazał mi to. Najpierw jedną partię, potem drugą. Tą pierwszą partię wysłałem do Paryża, do Piotra Glińskiego i one się ukazały w 78 albo w 79 roku, ale znaczna część nie była opublikowana. Chociaż w zasadzie one się powtarzają. Jest wiele zdjęć w zasadzie takich samych. Czy ten, który robił
No pstrykał cały czas i dobrze, że pstrykał cały czas. Dlatego no, część mogłem wysłać do Paryża, część pozostała w kraju. Wtedy, kiedy go pytałem, no tak ogólnie, no kto to robił te zdjęcia? No powiedział, że jakiś znajomy, który był oficerem milicji w domu dziecka. No i robił zdjęcia akurat, bo mieszkał naprzeciwko. Teraz okazało się, że to brat robił, Darka Kilińskiego. Czyli no, zabezpieczał rodzinę, przekazując mi taką ogólną informację. No, o tym dokładnie, kto to robił zdjęcia, dowiedziałem się niedawno. Dlatego, że potem te zdjęcia już pod roku 90, porządkując archiwum, przekazałem dla Leszka Biernackiego, że zrobił odbitki, bo ja w zasadzie nie wiedziałem, co przechowuję. Zapomniałem o tym kompletnie. Wydawało mi się, że przysłałem wszystkie. Ale okazało się, że większość zostawiłem. I wtedy no okazało się, że jednak to są te zdjęcia Radomskie. I to w zasadzie są jedyne zdjęcia z tego okresu. Co one przedstawiają? Komitet wojewódzki. Podpalony. No bo wtedy nie zakładaliśmy jeszcze komitetów. To dopiero hasło Jacka Kuronia. Tylko no podpalaliśmy komitety. Gdańsk. No i Radom. No. Po prostu agresja szła w dobrą stronę. To znaczy ludzie wiedzieli, kto rządzi w Polsce. Nie jakiś rząd, nie premier, nie ministrowie, tylko partia rządzi. Partia rządzi, a tak przed zawsze na partię, bo no, wszyscy wiedzieli, kto rządzi. I więc tak. Zdjęcia są robione z jednego miejsca, z wysokiego budynku, który był akurat naprzeciwko Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Radomiu. Gdzieś to jest jakieś chyba szóste, ósme piętro. Od czasu do czasu fotograf robi także zdjęcie ogólne. Zdjęcie miasta, w drugą stronę, no możliwe, że nie chciał ciągle stać w tym miejscu w oknie akurat i robił troszkę także w innym kierunku. Komitet wojewódzki się pali, no tu już jest jakaś grupka, to już nie jest tłum, ale też widać nyskę milicyjną rozbitą, autobus rozbity, za chwilę zobaczymy. Tym autobusem, zdaje się, no podwieziono także ZOMO, tak? I on dlatego to został rozbity. O, no tu widzimy, tak, autobus. A tu łazy, czy te wcześniejsze, no, samochody milicyjne też zniszczone, unieruchomione. Za chwilę też zobaczymy przyczepę traktorową i ciągnik. I ciągnik, on gdzieś, zaraz zobaczymy, gdzie ten ciągnik? Nie widzę. Nie, dziękuję. Więc ten, już, ten traktor i ciągnął przyczepę, przyczepa został zatrzymany, przyczepa została przed demonstrantów przewrócona i pod tą przyczepą zginęło dwóch demonstrantów. Jest traktor, tak. Tu jest traktor, tam gdzie się powinna być przyczepa. Więc to niby się, te zdjęcia są podobne, ale one były cykane w różnych po sobie i zresztą można zanalizować ruch ludzi, w którą stronę idą. Tak, to jest bardzo więc ciekawe. O, tutaj jest obalona przyczepa. To jest ta przyczepa, gdzie tych dwóch demonstrantów zginęła. No i tyle historii tych zdjęć. One zostały zrobione dzięki jednak odwadze
i szybkiej reakcji mieszkańca Radomia. A jak do mnie dotarły, powiedziałem, kto mi te zdjęcia przekazał. A ten, tak, Darek Kiliński przywędrował do Gdańska z Radomia. On po prostu był mieszkańcem Radomia. Stąd te zdjęcia dotarły do moich rąk. No i są świadectwem, oczywiście są świadectwem chwili. No tu widać, jak ten autobus się fajczy, czyli płonie. Tak? Jak płonie. I tam także widać tą przewaloną przyczepę, tutaj ten fragment. Komitet Wojewódzki został zdemolowany, podpalony. To helikopter, tak, to oczywiście helikopter, wiadomo, ale to helikopter milicyjny. Milicyjny albo może WOP-u, ale raczej nie wiem, czy milicja wtedy miała helikoptery, może wojskowy nawet helikopter, ale oczywiście on spełnia rolę obserwacyjną, obserwatora. No to tyle Państwu chcę powiedzieć i te zdjęcia oczywiście one się powinny znaleźć, znalazły się w Europejskim Centrum Solidarności. Ale to będę podawał. Proszę Państwa, nasi goście są tak znani, że szczegółowych biografii nie będę tutaj kreślił, natomiast zwrócę uwagę na trzy ważne fakty. To jest już rok 68, to znaczy już w tym roku 68 rozpoczynają swoją drogę i walkę z systemem antykomunistycznym. Pan Bogdan skazany na 3 lata za rozrzucanie ulotek. Potem 76, wiadomo, ważna data, ale też rok 80 sierpień. Siedzą przed Państwem osoby, które były na strajku. Pan Bogdan Borusewicz, oczywiście inicjator, współorganizator strajku. Mirek Chojecki, który był, Mirku, dwa dni? Przepraszam. Tydzień był, potem Mirka zatrzymano. Też można powiedzieć, że w obronie represjonowanych politycznych, czyli w obronie również Mirka, ten strajk się toczył dalej. A pani Ewa Milewicz, pan Konrad Biliński, redagowali, drukowali strajkowy biuletyn informacyjny, który niósł papierową rewolucję i rewolucję Solidarności w całą Polskę w nakładzie 40 tysięcy egzemplarzy. A potem w stanie wojennym współtworzyli struktury Solidarności podziemne, wydawali, byli uczestnikami mediów niezależnych. Także wielkie, wielkie postacie. Witamy i będziemy rozmawiali. Przygotowaliśmy kilka pytań, zobaczymy, ile uda nam się zdążyć zadać. Pierwsze pytanie, dla mnie takie kluczowe, jak rozmawiam z młodymi ludźmi, którzy często się zastanawiają, czy działać, podjąć jakąś aktywność, nie chce im się. No tu mamy dodatkowo system komunistyczny jeszcze. Nie jest tak łatwo. Narażamy się na represje, na utratę zdrowia, często, jak się okazywało, i życia. Pytanie jest moje, dlaczego wy w 68, 76 powiedzieliście temu systemowi nie, zaczęliście się działać, odważyliście się działać? Czy mieliście świadomość tego, czym to grozi? Co takiego się stało, że u was było to non possumus? Jesteście studentami, jesteście u progu, nie wiem, kariery jakiejś zawodowej, życiowej i nagle jest ta decyzja o włączeniu się w walkę przeciwko komunizmowi. Konradzie, jak może od ciebie byśmy zaczęli? Tak, i to działa. No więc, prawdę powiedziawszy, to ja 68 rok, to byłem na pierwszym roku studiów matematyki i powiedziałem, to dla mnie był szokiem. Szokiem był język, bo mi niby cały czas był to ten sam system, ale i ta sama, i zawsze propaganda komunistyczna, czy tego, partyjna. Natomiast język nienawiści, język, po prostu był szokiem dla człowieka w zasadzie wychowanego w PRL-u, to 68 rok był po prostu szokiem. Szokiem, chamstwa, nie wiem czego. Wszystkich, znaczy to co powodowało, że człowiek, przynajmniej ja, że jak muszę jakoś na to zareagować. Przy czym tak naprawdę, jak to student pierwszego roku, nie bardzo wiem, jak zareagować, no, w jakiś
Także starsi studenci, o dobrze, starsi studenci byli aresztowani. Był ten, ja nic, ja w zasadzie 68 rok pozostałem studentem pierwszego roku. I potem, a ponieważ to tworzyło, to zrobiło zupełnie inny klimat na uczelni. Wszyscy się bali. I w tej atmosferze strachu powoli zbierała się grupa ludzi, którzy po prostu musieli jakoś żyć inaczej. No i w ten sposób tak naprawdę było to kilka lat, kiedy robiliśmy coś w stylu jakiejś tam enklawy demokracji na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. Potem 72 rok Gierek postanawia te organizacje młodzieżowe zjednoczyć i je jakoś tak stworzyć z jedną bardziej ideologiczną. Ja wtedy się zaangażowałem w obronę tego. Stałem się jakby nieformalnym przywódcą buntu przeciwko zjednoczeniu organizacji młodzieżowych i w zasadzie to spowodowało tak raczej w sposób płynny. To nie było nic, jakiś jednorazowy czyn, że skończyłem studia w 72 roku już jako traktowany przez władzę jako dysydent. To znaczy wyrzucono mnie z pierwszej pracy i tak naprawdę w sposób niemal bez żadnego szoku stałem się dysydentem. I potem jedna akcja podpisów, druga, jakieś listy protestacyjne i tak w prosty sposób dochodzimy do 76 roku. A tam jedną rzecz pamiętam, która mnie po prostu kompletnie zbulwersowała. To jest poniedziałek, 28 czerwca, godzina 16 na głównej ulicy Warszawy, w Alejach Jerozolimskich, Róg Marszałkowskiej. Zatrzymano cały ruch, jest kompletna pustka, nic nie jeździ. Ja czekam na przystanku autobusowym, żeby gdzieś jechać i wtedy widzę z oddali, jak Alejami Jerozolimskimi suną przez całą godzinę ludzie, urzędnicy, pracownicy, cała Warszawa idzie na Stadion Dziesięciolecia, żeby potępić, tak oni wtedy mówili, warchołów i jakoś tam drugie było słowo, które zapomniałem, wichrzycieli tych z Ursusa i Radomia. I oczywiście nie szli to ludzie entuzjastycznie nastawieni. Oni w zasadzie szli wstydząc się, z pochylonymi głowami, ciągnąc ze sobą te dane im wręczone takie napisy różne, gdzie właśnie były te potępienia, ale szli. I wówczas dla nas, wówczas nie tylko dla mnie, ale dla wielu moich przyjaciół było jasne, że my tak iść nie będziemy, nie tak to życie przeżyjemy. Podobnie jak Konrad, to znaczy nigdy nie było takiego. Nigdy nie było takiego dnia, kiedy bym powiedziała sobie teraz przystąpię do opozycji. To się samo jakoś tak stało. Właściwie trochę przez Mirka. Dlatego, że w 76 roku mój mąż przypadkowo znalazł się w Radomiu w podróży służbowej i od razu tam dołączył do tej manifestacji, wyrzucili go z pracy i w związku z tym miał dużo czasu i chodził z naszą córką do piaskownicy i tam poznał żonę Mirka, Magdę, która też tam siedziała w piaskownicy z dzieckiem. I w ten sposób okazało się, że mieszkamy w sąsiednich domach. Ja wcześniej nie znałam Mirka. I, no i
ja byłam w Walterowcach, więc mój mąż poszedł od razu do Jacka Kuronia, który już tam coś na początku lipca organizował, a Mirek kazał nam uruchomić w domu, w mieszkaniu, to były takie spółdzielcze bloki z nieszczelnymi drzwiami i oknami, kazał nam uruchomić powielacz, który działał na denaturat. No, w związku z tym już przed klatką czuć było denaturat. Nie było wiadomo, czy to bimbrownia, czy to coś innego. No i w ten sposób się zaczęło. A potem każdy dzień coś przynosił nowego. Potem Mirek powiedział, bo ja byłam jedną z niewielu osób, które miała samochód i małego Fiata, i Mirek powiedział, może byś coś zawiozła, i w ten sposób na końcu tej drogi wylądowałam w Korze. Więc uwaga do tego, co powiedziała Ewa, ja niczego nikomu nie mogłem kazać. To nie były takie czasy, żeby można było kazać. Ja miałem łatwo, miałem bardzo łatwo. Byłem, oboje rodzice to kierownictwo dywersji Armii Krajowej. Mama w wielu akcjach bojowych, ojciec także. No i ojciec siedział w czasach stalinowskich w więzieniu. Potem trafiłem do harcerstwa, gdzie to była taka drużyna z dużym stażem, gdzie 15 sierpnia stawaliśmy przy grobach żołnierzy z naszej drużyny, którzy zginęli w wojnie z bolszewikami, bo ta nasza drużyna powstała w 1911 roku. A potem jeszcze miałem wychowawczynię w szkole, którą pewno niektórzy z was znają, to jest Krysia Starczewska. Krystyna Starczewska była moją wychowawczynią, no to ja byłem na musiku, ja nie miałem ruchu. No. No ja byłem z odległej prowincji, czyli z Gdańska, i w 68 roku, kiedy zostałem aresztowany, nie miałem żadnych kontaktów z Warszawą, ani z ugrupowaniem, przepraszam. Tam to, że zrobiłem, napisałem ulotkę, zrobiłem tą ulotkę w ilości 110, olbrzymiej ilości 110 sztuk i rozkolportowałem razem z dwoma kolegami, to była moja inicjatywa i że ani ludzie z dawnego KDW mnie do tego nie namawiali, ani ci, którzy byli nazywani syjonistami, także nie, to była moja decyzja. I namówiłem kolegów, tak, żeby rozrzucili te lotki razem ze mną. Skąd taka decyzja? No, z dwóch powodów, albo z trzech powodów. Po pierwsze, tradycja rodzinna. Tradycja rodzinna. No oczywiście, no w zasadzie wszyscy Polacy, mężczyźni w wieku poborowym byli w wojsku, a potem byli w Armii Krajowej. A moja rodzina z Wieńszczyzny pochodzi, to jeszcze ten element oczywiście okupacji rosyjskiej był bardzo żywy. Przepraszam bardzo, ja po prostu... Wyłączam. Dobra. Po drugie, zainteresowanie historią. Interesowałem się historią. Starałem odpowiedzieć sobie na pytanie, jak było naprawdę. A po trzecie, nie słuchałem mamy.
która mówiła: ty, co myślisz, to myśl, ale nigdy się nie pchaj do przodu. Ty idź sobie z tyłu, cokolwiek się będzie działo. No ja mówię: mamo, no ale jeżeli ja będę szedł z tyłu, to kto będzie szedł z przodu? Ktoś musi iść z przodu. Jest na sali mój brat starszy, Józef Ziutek, który popierał mamę. Mówił: po co ty się pchasz w ogóle? Ale jednocześnie mówię, tradycja rodzina, ta zainteresowana historią. A kiedy w 68 roku wszedłem z więzienia i wróciłem do swojej szkoły średniej, bo PRL to nie było tylko wszędzie strasznie i wszędzie się ludzie bali. Otóż ja w czasie więzienia zostałem promowany przez Radę Pedagogiczną mojej szkoły, liceum plastycznego, do klasy następnej. Siedziałem w klasie czwartej i zostałem promowany do piątej. A potem po więzieniu zostałem przyjęty do tej szkoły decyzją Rady Pedagogicznej. Więc to nie była sytuacja oczywiście tam Czechosłowacja, czy Rosja i tak dalej. Nie wiem, jak to się stało, że gdzieś daleko od Warszawy takie decyzje nauczyciele podejmowali. Kiedy wyszedłem z więzienia, to wiedziałem, że ta władza opiera się na kłamstwie i na przemocy. A dlaczego? To dla mnie było jasne. Dlatego, że kiedy uciekłem z konwoju, to było po raz pierwszy w życiu. Uciekłem z konwoju do więzienia, kiedy mnie wieziono, to list gończy, który został opublikowany, mówił: poszukiwany jest no ten i ten, tam Bogdan Borusewicz, rysopis taki, siaki. Groźny przestępca. Nie napisano za co, nie napisano jaki artykuł. Normalnie w liście gończym zasada była, że się pisało poszukiwany z artykułu takiego i takiego. Napad, zamordował, zgwałcił i tak dalej. Oczywiście groźny przestępca mógł tylko takie rzeczy zrobić, tak? No i to wiedziałem, że oni dlatego nie napisali, bo wiedzieli, że jeżeli napiszą, że poszukują mnie za ulotki, to ostatni pasus, że za pomoc grozi kara do lat 5, w ogóle by nie działała. No więc tak. I to po wyjściu z więzienia już wiedziałem, że muszę działać po prostu, że to jest pewien imperatyw. A potem też były kontakty. To był KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski, to był Gdańsk i Warszawa. I jeździłem przez 2 lata, bo robiłem dość długo pracę magisterską. To była bardzo dobra praca, ale przez 2 lata ją pisałem. No rany boskie. Przepraszam. Wyłącz. I to więc ja jakby działałem w pewnym momencie w 3 miejscach. Lublin, znaczy Gdańsk, Lublin i oczywiście także Warszawa. I powiem Państwu, jeżeli chodzi o Warszawę, to spałem u Antka Macierewicza, bo tam było spokojnie, ale ponieważ dostawałem tylko herbatę, to jadłem u Jacka Kuronia, gdzie żona Gajka gotowała i dawała wszystkim, dom otwarty i tak dalej. Ale u Jacka spać nie można było, bo bez przerwy tym u Jacka był kocioł. Więc mówię o tym, że żeby wrócić, że wydawało się to, co niemożliwe, było możliwe.
Pan marszałek wspomniał o nazwiskach, o panu Koroni, panu Macierewiczu, ale w korze też byli tak zwani starsi państwo. Pytanie jest moje do państwa, czy oni byli dla was jakimiś autorytetami, przewodnikami w tym właśnie pójściu na czele, pójściu z przodu? Czy mogliście się na nich powoływać, odwoływać? Czy oni łagodzili wasze jakieś napięcia, spory? Konradzie. Znaczy, to jest coś więcej, znaczy... Ja szukam słowa, ponieważ tak naprawdę muszę powiedzieć, że tak naprawdę dopiero po powstaniu KOR-u poznałem większość tak zwanych starszych państwa. I to po pierwsze było zupełnie niesamowite wrażenie, życie, znaczy rozmowa, rozmawianie z ludźmi, powiedziałbym, z zamierzchłej historii. To znaczy, gdy profesor Lipiński opowiadał o swoich młodzieńczym zaangażowaniu w rewolucję 905 roku, to no właśnie, to jest wszystko to, co się uczyłem, lepiej lub gorzej w szkole, to wiedziałem o jakichś faktach, czytałem o jakichś książkach, a tu po prostu mieliśmy do czynienia z ludźmi, którzy w tym uczestniczyli. Antoni Pajdak, który dość często na zebraniach KOR-u ciągnął mnie tam z boku i mówił: panie Konradzie, co tam z tym Gierkiem gadać? Bo w 905, on trochę później, 900 pod Bezdanami z Piłsudskim, czy w tych czasach, przed I wojną światową, rzucał bomby. I Ludwik Kohn i Aniela Steinsbergowa, obrońcy, działacze partii socjalistycznej okresu międzywojennego. Znaczy to wszystko była żywa historia i postawy ludzi, którymi po prostu, który się masz wielki szacunek. Czy to znaczy, że to byli nasi przewodnicy? No nie, raczej nie moi. Znaczy, to może nie w tych kategoriach. Nie w kategoriach przewodnictwa, w kategoriach ogromnie doświadczonych ludzi, od których się można ogromnie wiele nauczyć, bo przeżyli szmat czasu, w czasach ogromnie ciekawych i w tych czasach byli ludźmi bardzo aktywnymi. Czy na tym właśnie nie polega być autorytetem? No nie wiem, może. Może tak, tak. Jeżeli tak właśnie, to jest autorytet. No, właśnie to nie jest to, nie jest to ktoś, od którego bezkrytycznie, tak? Albo chcesz go bezkrytycznie naśladować. Ty się chcesz od niego uczyć, bo wiesz, że to mądry człowiek, który przeżył coś. Panie Ewo, kto był pani mistrzem, autorytetem? Ja właściwie nie bardzo lubię to słowo autorytet, jakoś go nie stosuję, ale starsi państwo to mnie dawali takie poczucie w pewnym sensie bezpieczeństwa, także takiej miary, bezpieczeństwa w tym sensie, że skoro oni też są w tej opozycji, to znaczy, że to nie jest taka nasza, moja fantazja, że warto coś robić, tylko oni swoim życiem pokazywali, że warto i że można i że to ma sens. Natomiast wydaje mi się, że dla tego środowiska taką bardzo ważną osobą, nie chcę używać słowa autorytet, był Jacek Kuroń, bo Jacek Kuroń był niesłychanie autentyczny. To znaczy to był człowiek, wino, kobiety i śpiew, polityka, wielkie doświadczenie, a przy tym on był zawsze człowiekiem. Ja pamiętam,
po śmierci, po zamordowaniu Grzegorza Przemyka, to Jacek był po jakimś kolejnym więzieniu, po śmierci żony i któregoś ranka go spotkałam i on był strasznie zmęczony, tak wyglądał na zupełnie padniętego. Ja się go spytałam, co się stało, a on odpowiedział, że była u niego Basia Sadowska, czyli mama Grzegorza Przemyka i całą noc siedzieli. Ja się zapytałam, ale co robiliście? A on powiedział, płakaliśmy. I to, no, to nie była przenośnia. To, no, dla mnie to było bardzo ważne, że jest taka osoba, która spędzi z kimś w tym całym politycznym rozgardiaszu, w tych rewizjach, aresztach ileś godzin, tylko żeby porozmawiać jak z człowiekiem. Dla mnie starsi państwo byli bardzo istotni, ale w zupełnie innym, znaczy w tym kontekście, o którym mówił Konrad, ale także i w innym. Otóż ja jeżdżąc do Radomia, niosąc pomoc tym maltretowanym, torturowanym robotnikom, czy ich rodzinom, powoływałem się właśnie na KOR. Powoływałem się na Jerzego Andrzejewskiego, to przecież dzieci miały jako lekturę szkolną. Mówiłem o Pajdaku, który w procesie 16 porwany, wywieziony do Moskwy. Mówiłem o Józefie Rybickim, szefie KEDYW-u Okręgu Warszawskiego i województwa mazowieckiego, tak można by powiedzieć. I te osoby, mimo że ci moi rozmówcy, prości ludzie, oczywiście nie znali tych nazwisk, ale w momencie, kiedy ja te nazwiska przywoływałem i opowiadałem o tych ludziach, króciutko, to tym samym pewne zaufanie do mnie tych zmaltretowanych rodzin się rodziło. To było bardzo trudne wówczas zdobyć jakieś minimum zaufania tych ludzi, którzy do tej pory byli wyłącznie odwiedzani przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, którzy wyłącznie mieli do czynienia z aparatem represji po tym czerwcu 76 roku, więc przekonać ich, że ja to nie jestem z tych właśnie ciągiem dalszym represji, właśnie przy pomocy starszych państwa mi się udawało. No, starsi państwa dla mnie byli taką ciągłością, żywą ciągłością historyczną. Ja też się uczyłem, czytałem o 1905 roku. W tej oficjalnej historii. Oni pokazywali, że my jesteśmy w pewnym ciągu pokoleń. My jesteśmy kolejnym pokoleniem, który ma jakiś obowiązek, nie jakiś konkretny obowiązek wobec Polski. Ale ponieważ ja niestety muszę się za chwilę wyłączyć z dyskusji, to chcę powiedzieć trochę jeszcze na temat tych kolegów, którzy są. Kiedy się rozpoczął strajk, a ten strajk nie wziął się z niczego. Ja nieraz słucham takich informacji. No był sierpień, olbrzymi strajk. Cud. Jaki to cud? To było wiele lat ciężkiej pracy. Wiele lat ciężkiej pracy setek ludzi. Nie będę mówił, co tutaj się działo, bo to jest więcej dobrze opisane, ale przed KOR-em przecież środowiska te opozycyjne, one się organizowały w dużej mierze
zdynamizowały się poprzez to, co władza ówczesna chciała zrobić, czyli chciała zmienić konstytucję, wpisać dwie rzeczy. Pamiętacie państwo, kierowniczą rolę partii i przyjazd ze Związkiem Radzieckim. I zależność. Przyjazd ze Związkiem Radzieckim. Zależność. Dodatkowo zależność od korzystania z praw, od wypełniania obowiązków wobec ludowego państwa. I to upadło. Dobra, Mirku, a to upadło. Ale to było dla mnie drogocenne. Te dwie rzeczy były dla mnie najistotniejsze i wydawało się, że cóż, no, to jest tylko zapisanie tego stanu faktycznego. Listy protestacyjne, to znaczy ta sytuacja, to już widać było, że grupy, różne grupy opozycyjne dojrzewają. I kiedy przyszedł czerwiec 76 roku i my w Gdańsku, a my w Gdańsku wiedzieliśmy, jak wygląda tłumienie demonstracji robotniczych. Że jest bicie, wyrzucanie z pracy, pozbawianie środków do życia. I zaczęliśmy samorzutnie, niezależnie od Warszawy, zbierać pieniądze. Ja byłem w grupie, która później stworzyła ruch Młodej Polski, czyli współpracowałem, czy byliśmy razem, no, byłem razem z grupą Olka Hala, ogólnie mówiąc, jakieś samokształcenie przy kościele jezuitów, akurat była taka możliwość w tym kościele. Zbieraliśmy się i tak dalej. I oczywiście, co zaczęliśmy robić? Zaczęliśmy zbierać pieniądze, a mieliśmy doświadczenie, ponieważ w Lublinie mój kolega został posadzony do więzienia, student. I ja te pieniądze zacząłem organizować. Więc mieliśmy doświadczenie i zaczęliśmy zbierać znowu pieniądze. I zebraliśmy kilkanaście tysięcy. I ja zacząłem jeździć do tego Radomia, nie mając żadnych kontaktów. I za trzecim razem, no i sytuacja była już kuriozalna, mamy kilkanaście tysięcy, wiemy, że te pieniądze są potrzebne, a ja nie wiem, komu dać. I w pewnym momencie trafiłem na cmentarz, rozmawiałem, próbowałem poprzez kierownika cmentarza, to sądziłem, że ma rozległe kontakty. Z rodzinami oczywiście, z rodzinami. Próbowałem do niego otrzymać jakąś informację. No była ta, oczywiście, a potem dramatyczną podjąłem decyzję za kolejnym razem, po raz trzeci, kiedy byłem, a byłem po kilka godzin, bo jechałem w nocy w jedną stronę, kilka godzin w Radomiu i z powrotem do Gdańska, bo nie było ani pieniędzy, ani nie wiedziałem, jak się w hotelu zameldować i w ogóle nie sądziłem, że w hotelu byłoby bezpiecznie. Za trzecim razem w odruchu rozpaczy poszedłem do sądu, bo pomyślałem, może są jakieś sprawy i faktycznie były sprawy. I okazało się, i tam się zetknąłem z grupą z Warszawy. Kto tam był, to powie Mirek. W rezultacie ich zwinęli. Ja wyszedłem. I oczywiście wiedziałem, że będę podejrzany. Miałem jeden adres. Pobiegłem na Żeromskiego. To było mieszkanie, gdzie to była rodzina. Rodzina, gdzie mąż siedział i syn siedział. Nie, przepraszam, żona siedziała i syn siedział. Był tylko mąż. Mąż powiedział, i opowiedziałem, że uciekłem i tak dalej, że tamtych zwinęli, nie wiadomo co będzie, ale mam jakieś pieniądze z Gdańska, no, proszę o jakieś też adresy, kontakty. A on mi powiedział, no tak, no to dobrze, bo za chwilę przyjdzie pana kolega z Warszawy. No myślę sobie, ojej, no to fajnie. Tym kolegą był Mirek. Co dalej było, to on też opowie, ale widziałem ten odruch, błysk w oku Mirka i który momentalnie się zastanowił, czy do tyłu, czy do przodu. Tak? Na szczęście nie dał do tyłu, bym musiał go gonić, stracił mi kontakt jakikolwiek. I,
I tak w ten sposób to się zaczęło w skali kraju, ta akcja pomocy, kor przed korem. A powiem Państwu też, bo ta rzecz nie jest znana. Uruchomiłem grupę z Lublina, moich z kręgu spotkań. No, jechałem i mówiłem do nich, do Ani Żurawskiej, do Zdziszka Bradla, do Janusza Krupskiego. Jedźcie do Radomia, bo my mamy pieniądze, jesteśmy bezradni. Wy z duszpasterstwa dominikańskiego Ludwika spróbujcie złapać kontakt przez środowisko duszpasterskie, przez Kościół. I oni zaczęli jeździć, próbowali znaleźć kontakty, ale muszę powiedzieć, że z tym Kościołem to było jednak nie najlepiej w Radomiu. Żadnych kontaktów na represjonowanych. Żadnych. Ale ja otrzymałem kontakt na dwóch młodych pracowników Wyższej Szkoły Inżynierskiej, asystentów, którzy dali mi klucz do domku. I wtedy ja mogłem w Radomiu nie być parę godzin, tylko byłem parę dni, tydzień, dwa tygodnie. I zrobiłem taki duet z Mirkiem, bo z Mirkiem mi się bardzo dobrze współpracowało. On nic nie mówił, gdzie idzie, do kogo idzie. Ja też mu nic nie mówiłem. No raz jemu się trochę... I nikt nas nie... On mnie nie pytał, ja go nie pytałem. Oczywiście wiedzieliśmy, że robimy to samo. Jeden miałem tylko raz wyrzut sumienia, kiedy złapaliśmy obserwację. To znaczy Mirek przyciągnął z Warszawy obserwację, bo chodziłem bez obserwacji. Mirek przyciągnął z obserwacji i szli za nami dość agresywnie. Zdecydowaliśmy się ich zgubić, no przecież trzeba było do ludzi pójść z tą pomocą. Nie można było z ogonami iść. I znaleźliśmy kolejkę, a Radom to była Polska C. To Gdańsk to Polska A i Warszawa, Lublin to Polska B, Radom to Polska C. Olbrzymia sklep mięsny. Wiedzieliśmy, że jest sklep mięsny i że będzie tam się kotłowało. Oczywiście olbrzymia kolejka, pół ulicy ludzi. No i powiedziałem Mirkowi, za kolejkę, mijamy kolejkę, wskakujemy do klatek. I ja wskoczyłem do przechodniej, a Mirek do nieprzechodniej. I Mirek dostał pokopany wtedy. A ja sobie poszedłem do tego domu i dalej funkcjonowałem. Więc chcę zwrócić uwagę, że przed korem ta działalność to już były elementy organizacyjne, to były środowiska. Więc KOR się nie wziął z niczego. Czapka, która się nazywała KOR, już była osadzona na realnej działalności. I Sierpień też nie wziął się z niczego. Ja mam takie jeszcze pytanie w naszej ostatniej rundzie. Pytanie o aktualność pewnych idei wartości korowskich. Czy coś tego, co pisano wtedy w robotniku, w biuletynie, czy wydawano książki. Może Jacka Kuronia trzeba na nowo wydać i zacząć go czytać. Mam taki ładny cytat. Społeczeństwo musi się przekształcić z worka kartofli w podmiot świadome swych interesów i dążeń. Czy jakieś może metody organizacyjne trzeba przenieść może na nowo? Co skoro dzisiaj jest Państwa zdaniem jeszcze aktualne? Mirku. Konrad. Nie, to może tylko, zacznij teraz drugą stronę. Więc ja myślę, że to jest tak, iż wolność nie jest dana raz na zawsze. Demokracja nie jest dana raz na zawsze. Że trzeba o to stale walczyć. I oczywiście warunki, w których robiliśmy to 40 lat temu i warunki dzisiaj są kompletnie różne. No, jednakowoż nie ma tak, że jest już wszystko okej, że możemy uznać, iż nie trzeba niczego robić. Ewentualnie, że przyszłe pokolenie, a młodzież za nas coś zrobi.
Ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę, jak KOR w jakiś sposób może nie tyle inicjował, bo on nie inicjował, on wspierał różnego rodzaju działania społeczne, bardzo różne, w bardzo różnych środowiskach. Tak teraz mamy pewną formę samorządnej Rzeczpospolitej, gdzie ludzie skrzykują się do, nie wiem, ochrony własnego podwórka, obrony domostw, jakiejś pomocy dla osób upośledzonych, biednych, dla matek samotnie wychowujących dzieci, że to te różne działania społeczne, one istnieją, są. One mają pewno za mało wsparcia ze strony samorządów, ze strony władz, no ale wtedy nie miały żadnego wsparcia. Więc chyba można. I jestem najgłębiej przekonany o tym, że jeżeli nie będziemy władzy patrzyli na ręce wszelkiej władzy, i tej samorządowej, i tej centralnej, to każda władza ma tendencję do tego, ażeby się, no jakby to powiedzieć, degenerować. Nie, ja nie o tym chciałem żyć, nie o degeneracji, tylko nie, tutaj inne słowo mi chodziło po głowie, ale wiecie, człowiek stary, to mu wylatują różne słówka z głowy, to mu wylatują. Jak sobie przypomnę, to powiem. To blisko, tylko nic nie trzeba włączyć. Wydaje mi się, że to, co najbardziej bym chciała, żeby było przenieść z tamtych czasów, to taka umiejętność rozmowy. Myśmy w tym korze, znaczy ja mówiąc w korze, to mam na myśli całe środowisko korowskie, nie akurat członków koru, to bardzo długo, wydaje mi się, aż do powstania Solidarności, umieli ze sobą rozmawiać. Mimo że na przykład w samym korze byli no, bardzo różni ludzie, od tradycji akowskiej byli no, ludzie o orientacji takiej lewicowej, członkowie przedwojennej jeszcze Partii Socjalistycznej, był Jacek Kuroń z całkiem inną przeszłością, był Antek Macierewicz i Piotr Naimski, którzy no później też skręcili w jakąś inną stronę. Jednak myśmy z sobą rozmawiali. Dzisiaj no już te osoby, no, można powiedzieć, że są tak, no nie mogą się spotkać na jednej sali. No, taka jest rzeczywistość. I często się zastanawiam, dlaczego to wtedy, mimo istniejących między nami różnic, dawało się, a teraz się nie daje. No nie znalazłam jakiejś odpowiedzi. To zaraz ci dam mikrofon, to ujawnisz. Też mi się wydaje, że to, co Mirek powiedział, że no jednak teraz są inne czasy i no jednak wierzę, że mamy ciągle państwo demokratyczne i że mamy wolne wybory. I jednak no nie można tamtych narzędzi stosować tak bezpośrednio do tych czasów. Też wtedy była zasada w korze,
no, w całym środowisku, że nie zajmujemy się tropieniem agentów. To znaczy nie zastanawiamy się, kto być może donosi, a było ono jasne i oczywiste, że są na pewno wśród nas jacyś ludzie, których służba bezpieczeństwa skaperowała, ale choć były takie próby niektórych bardziej podejrzliwych osób, żeby uważać, o ten donosi, ale pamiętam, to dotyczyło Nowej, pamiętam, że no wszyscyśmy tam próbowali to jakoś załagodzić, więc wydaje mi się, że to jest coś, co bym chciała, żeby się przeniosło w nowe czasy, bo choć jestem zwolenniczką lustrowania, ale uważam, że należy lustrować, ale nie przywiązywać do wyników lustracji dużej wagi, bo minęło kilkadziesiąt lat, wszyscy jesteśmy inni. Tak? To rzeczywiście, no po pierwsze na pewno w ciągu 40 lat wszystko się zmieniło, również technologie zapewne ani, nie wiem, nie trzeba teraz drukować ulotek, choć nie wiem, są inne formy komunikacji między, bo tak naprawdę, po co myśmy to robili? Robiliśmy po to, żeby cały niezależna akcja wydawnicza, podziemna, była po to, żeby odebrać monopol państwowy, żeby odebrać monopol na porozumiewanie się między ludźmi, na pisma, na przekazywanie myśli tego. Teraz w tym sensie państwo nie ma monopolu i mimo, że niekiedy jest lepiej, niekiedy jest gorzej, ale na pewno nie ma monopolu i na pewno można różne rzeczy wydawać, publikować, porozumiewać się między sobą. Nie wiem, jest internet, etc., etc. Ale myślę, że jest jedna rzecz, która praktycznie rzecz biorąc co jakiś czas okazuje się, że jest niemal niezmieniona. To znaczy to jest kłamstwo, to jest fałsz, to jest zakłamanie słów czy najprostszych pojęć. To się działo w okresie PRL-u z jakiegoś powodu, ale to się dzieje również dzisiaj. To, że się odbiera najprostszym słowom ich właściwe znaczenie, że się je zakłamuje, że poległy znaczy, zaczyna znaczyć co innego niż znaczył dotychczas, to wszystko, że prawo, sprawiedliwość, etc., to wszystko innymi słowy mamy do czynienia z codziennym bełkotem, który już nic nie znaczy. A jak podstawowe słowa przestają cokolwiek znaczyć, to właśnie w innym sensie to społeczeństwo jest inaczej, ale staje się, znaczy jednostki w tym społeczeństwie stają się bezbronne i w jakiś sposób za to minimizowane, mimo że się mogą porozumiewać. Mogą, bo odbierają im, po prostu nie znajdują języka porozumienia, że słowa, których używają, przestają wiedzieć, co one znaczą. Że prawda przestaje być prawdą, a przynajmniej jest wszystko względne. Wszystko może być różne. Otóż nie jest wszystko różne. I oto, że tak powiem, żeby... A tak naprawdę to od początku tej, tak powiem, jednego z głównych etosów KOR-u. Właśnie chodziło o to, byśmy strasznie dbali o słowo, żeby go nie nadużyć. Nie mówić o za często niepodległości, nie używać za wielkich słów, gdzie... a próbować, jak powiem, mówić o rzeczy, dosięgnąć sedna. Baliśmy się strasznie tramtadracji, generalnie rzecz biorąc.
No i czy to się coś zmieniło? Czy tutaj nie ma takich problemów dzisiaj? Otóż ja czuję, że są. I co więcej, z miesiąca na miesiąc widzę, są coraz większe. Co więcej, wydaje mi się, że podstawowy problem dzisiaj, że ludzie stają się, nie przez, dawniej to była partia, a teraz niejak, no nie wiem, środki masowego, odbierają nam język, który coś znaczył. Przestajemy się umieć porozumiewać. Nie chodzi o to, że ktoś z kimś, wróg z wrogiem. W ogóle nie wiadomo, o czym my mówimy. Gdy słyszę coraz kolejny apel smoleński w tą w rocznicę tych, czy bitwy pod Chocimem, Wiedniem, Grunwaldem, cokolwiek. To czy Westerplatte, to po prostu o czym my mówimy. Dziękuję. To znaczy ja jeszcze muszę powiedzieć, każda władza się, i nie ma takiego słowa, totalitaryzuje. Czyli każda władza ma ambicje pokrywać możliwie jak najwięcej przestrzeni społecznej. Przepraszam, dlaczego było tak, a teraz jest tak? Dlatego, że wtedy mieliśmy jednego wielkiego przeciwnika i musieliśmy iść razem. Musieliśmy iść razem. Różnice schodziły na plan dalszy. Dziś, kiedy żyjemy w demokratycznym kraju, każdy może być sobą. Jak jest sobą, no to jest taki, jaki jest. Dziękuję.